to dla nas okazja, aby zanurzyć się w Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Dzisiaj mamy okazję dziękować Bogu za 60 lat zanurzenia się w Chrystusa ojca Jana Kantego Stasińskiego, który 60 lat temu przyjął święcenia kapłańskie. Dzisiaj dziękujemy Bogu za Jego piękny jubileusz, za Jego wierność Chrystusowi. Witam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, na naszej uroczystości. Witam szczególnie ojca Jana Piotra Malickiego, prowincjała naszej prowincji. Witam wszystkich przybyłych ojców i braci z krakowskiej prowincji, którzy przez wiele lat także z ojcem Janem posługiwali w Afryce. Witam ojców i braci przybyłych z naszej prowincji, siostry zakonne, osoby konsekrowane. Benvenuti anche ospiti che sono venuti alla nostra comunità da Terra Santa, Italia. Siamo onorati che possiamo con voi celebrare questo giubileo nostro padre Jan Kanty Stasiński. Otoczmy ojca Jana naszą modlitwą. Zapraszamy wszystkich do modlitwy. Pamiętamy, że intencją każdej mszy świętej jest uwielbienie Pana Boga i dziękczynienie za dzieło zbawienia dokonane przez Chrystusa, zwłaszcza przez Jego mękę, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Ale także dziękczynienie za wszelkie łaski Pana Boga, których nam udziela. Nasza słabość często przeszkadza tym łaskom Bożym. Za nie wszystkie Pana Boga przeprośmy. A jeszcze chcę dodać, że tę intencję rozszerzam oczywiście w intencji wszystkich najbliższych Was tu obecnych, ale także obecnych duchowo, czy tych, którzy kiedykolwiek znaleźli się w jakiś sposób w moim życiu. Przeprośmy Pana Boga za nasze braki. Spowiadam się Bogu Wszechmogący. Zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Jezus powiedział do tłumów: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem głos, a potem pełne ziarna w głosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię. Jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak, że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Oto Słowo Pańskie. Ten diamentowy jubileusz 60-lecia kapłaństwa naszego czcigodnego współbrata ojca Jana Kantego to powód rzeczywiście do wysławiania, dziękowania Panu Bogu za owoce jego powołania, ofiarnej służby Bożej, a szczególnie kapłańskiego posługiwania, patrzenia, jak to Boże Królestwo wzrasta w człowieku. Powołanie niezwykłego, jedynego w swoim rodzaju, tajemniczego Bożego wybrania i prowadzenia przez 30 lat w Afryce Centralnej, konkretnie w Burundi, Ruandzie, w Republice Demokratycznej Konga, a także kilka lat w naszej parafii San Pancrazio w Rzymie i te ostatnie 7 lat prawie w Haifie na górze, w cudzysłowie Górze Karmel, w Ziemi Świętej. Oczywiście nie wspominając pewnie również innych posług, które ojciec Jan Kanty miał różnych misji, czy w Iraku, czy w Stanach Zjednoczonych, posługi wychowawcze jako profesor filozofii, jako nasz wychowawca, który przecież i mnie uczył metodologii i filozofii. Twój jubileusz, ojcze Janie, to czas narodowania się, dziękczynienie Panu Bogu, że tyle lat sprawujesz kapłańską ofiarę i oczywiście inne sakramenty naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jego zawsze oblubieńczej przyjaźni. Dzisiejsze czytania 11 niedzieli mówią nam na temat wzrostu, na temat rozwoju. Oczywiście nie rozwoju ekonomicznego, finansowego, ale rozwoju Królestwa Bożego. I Pan Jezus porównuje je do ziarnka gorczycy, najmniejszego ze wszystkich nasion ziemi, mniejszego nawet niż ziarnko piasku na plaży, mniejszego niż ziarnko maku, z którego wyrasta piękne drzewo. I możemy stwierdzić, że ten potencjał rozwojowy Królestwa Bożego oparty jest przede wszystkim na łasce Bożej. I ten potencjał jest rzeczywiście gigantyczny.
zaczyna się od najmniej niezauważalnego dla ludzkiego oka okruchu. Małe ziarnko gorczycy jest na pierwszym etapie zupełnie przecież prawie niewidoczne. Trudno je nawet utrzymać w dłoni. Mało znaczące, mimo tej przypadłości, posiada taką zakrytą przed ludzkim wzrokiem niesamowitą siłę wewnętrzną, siłą rozwoju, potencjał drzemiącej żywotności. W porównaniu z początkiem ten efekt końcowy nas zawsze zaskakuje. Z tego ziarnka powstaje łodyga i później to piękne, wspaniałe drzewo, dające schronienie, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, ptaku. Niestraszne, niesprzyjające warunki rozwoju. Raczej ważną rzeczą jest, aby nie przeszkadzać temu rozwojowi. Ważną rzeczą dla nas jest wszelkie unikanie grzechów, wszelkie nasz egoizm, naszej miłości egoistycznej musimy nieustannie gdzieś tam tłumić, aby ta prawdziwa miłość, agape, miłość ofiarna w nas wzrastała. Innym słowie, trzeba też wziąć zawsze na serio te słowa Pana Jezusa, który mówi o zabieraniu się siebie samego. To ziarno, gdy tylko trafi na podatny grunt, na chętne serce, szybko rozwija się aż do postaci tego drzewa. Jakie drzewo we mnie powstaje? Czy jest to jakaś kosodrzewina? Czy jakiś skarłowociały krzew? Czy może wielki cedr? Cedr na Libanie? Czy jakaś sekwoja? A może baobab? A baobab afrykański, na którym rzeczywiście nie tylko ptaki mogą się chować, ale również liście tego baobabu są przydatne do jedzenia. I tak patrzymy na te nasze drzewa, zastanawiamy się, jakie te drzewa są. Tylko pytanie, czy to rzeczywiście chodzi o takie drzewo biologiczne, czy to raczej chodzi o to drzewo krzyża, które ma dawać życie innym ludziom. Nie tylko nam, ale drzewo miłości Chrystusowej, z którego każdy może coś sobie uszczknąć. Każdy może znaleźć cień w tym drzewie. I rzeczywiście, ojcze Janie, cóż może być piękniejszego nad tą miłość płynącą z tego drzewa, która sprawia, że człowiek realizuje pełnię swojego powołania kapłańskiego. Ten ogień miłości Twój pałający w sercu. Cóż może być piękniejszego od tego permanentnego zakochania się w Bogu, w pełni odwzajemnionego. Co najważniejsze, ojciec Jan Kanty poprzez swoje życie potwierdził, że dzięki tej miłości nie ma różnych sytuacji niemożliwych do przeskoczenia. Nie ma dla tej miłości przeszkód, które mógłby pokonać wraz z Chrystusem, który zasiadł w Niego to małe ziarnko gorczycy, z którego powstało to piękne Królestwo Boże. Przypominając niektóre tylko fakty z misyjnego życia ojca Jana Kantego, pragnę tylko wspomnieć o tym, jak ojciec Jan Kanty był proboszczem w Musongat i w Burundi, kiedy to podczas zamachu stanu było wielu uchodźców i ojciec Jan Kanty wszystkich tych uchodźców przyjął na teren naszej plebanii. Wszyscy ci uchodźcy znaleźli miejsce, nie tylko miejsce, ale również pożywienie. Trudno wyżywić, nie wiem, kilka tysięcy ludzi. Trudno schować więź tych różnych uchodźców politycznych na terenie swojej plebanii, aby im
również umożliwić kontynuację ich życia. Takie przechowywanie więźniów, uchodźców i różnych politycznych uciekinierów z pewnością jest narażaniem życia i siebie i wykup ludzi chorych ze szpitala w Bożumburze. Niejednokrotnie ojciec Jan Kanty szukał też jakichś finansowych środków, aby wykupić tych ludzi, dla nas jest to w ogóle nie do pomyślenia, aby wykupić tych ludzi ze szpitala, którzy nie zapłacili za lekarstwa czy za leczenie. Zostali zamknięci jak w więzieniu w szpitalu. Możemy powiedzieć nieustanne dawanie życia. Przypominam sobie, kiedy było ludobójstwo w Rwandzie. Ojciec Jan Kanty opuszcza również na jakiś czas parafię w Musongati w Burundi i przyjeżdża nam pomagać do Rwandy. Wywozi ludzi z narażeniem życia, wywozi siostry zakonne z narażeniem życia. A kiedy powracamy pierwszy raz do Rwandy, ojciec Kanty jedzie z nami i negocjuje z władzami politycznymi, abyśmy na nowo mogli się zainstalować na naszej misji. Ile to wymagało cierpliwości i pokory od człowieka, który spędził już kilkadziesiąt lat w Afryce, w różnych sytuacjach. I nagle taki jeden z tych politycznych młodzieńców zaczyna nam oczywiście wyrzucać wszystkie swoje żale polityczne, ekonomiczne i Bóg wie jeszcze jakie. I pamiętam, jak ojciec Jan Kanty z pokorą to wszystko przyjmuje, tylko abyśmy mogli kontynuować naszą misję. Piękna postawa człowieka mądrościowego, który nie patrzy tylko na ten czas najbliższy, ale rzeczywiście patrzy z miłością w przyszłość. Drogi ojcze Janie, pragniemy, aby ten jubileusz był takim wielkim hymnem dziękczynienia, uwielbienia Boga za Jego wielkie miłosierdzie, bo przecież w tym czasie zawiruchy afrykańskiej mogłeś wielokrotnie stracić życie. I tak jak ojciec Jan Kanty, ten baobab afrykański, przy którym rzeczywiście ludzie mogą się schronić, mogą się pożywić, ale też mogą w jakiś sposób zaczerpnąć z jego mądrości i z jego humoru, z jego radości. Królestwo Boże, jeśli wzrasta w nas, jest pełne radości, jest pełne życiodajnej energii dla innych. I dlatego dziękujemy Ci, drogi ojcze Janie, za Twoją obecność i sprawowanie tej Eucharystii. Mimo że jesteś dzisiaj, jak lubisz to powtarzać, tak blisko śmierci, jak nigdy dotąd. Dodam z mojej strony, że my również. Ojciec Jan Kanty trochę się niepokoi, co będzie robił, kiedy się zestarzeje. Kiedy mu zadałem pytanie, ojcze, może ojciec by zmienił wspólnotę na inną wspólnotę w naszej prowincji. Ojciec Jan Kanty mi mówi, ojcze, dobrze, ale może to zrobimy, kiedy się zestarzeje. Pytam się, co dalej, ojcze, po tym 60 latach kapłaństwa, jaką ma ojciec wizję? Od razu mi odpowiada, ojcze, przede wszystkim to tylko taki wstęp, preludium do przygotowania się do jubileuszu 75-lecia kapłaństwa. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że ojciec Jan Kanty, będąc w Ziemi Świętej, uczył się arabskiego, uczył się hebrajskiego, gdyż takie były wymogi tamtejszej misji. Ale pewnie też nie wszyscy wiedzą, że Jan Kanty zna także język hiszpański, ale niestety nie nauczył się jego tak dobrze. Nie był jeszcze w Hiszpanii. I zawsze ojciec Jan Kanty dodaje, bo moja mama umarła przed moim narodzeniem. Jak to możliwe, żeby Twoja mama umarła przed Twoim narodzeniem? Ojciec Jan Kanty dodaje, no tak, ale chodzi o świętą Teresę od Jezusa Zawiera.
tak, teraz już bardziej rozumiem. I ten taki humor ojca Jana Kantego wprowadza nas rzeczywiście do Królestwa Bożego. Przybliża nam życiodajną radość, taką prawdziwą radość, którą będziemy się cieszyć w Królestwie Bożym w pełni, jeszcze bardziej. Ojcze Janie Kanty, wspólnie otaczamy Cię dzisiaj naszą modlitwą, wspólnie razem z Tobą wielbimy ten żar, płomień miłości oblubieńczej, który jest w Twoim sercu, te wszystkie energie życiowe Ducha Świętego. I niech ten zmartwychwstały darzy Cię czcigodnie jubilacie swoim pokojem, pogodą ducha, radością i wielkim dobrem. Amen. Osoby, które pragną złożyć życzenia ojcu jubilatowi, pragniemy, aby przeszły po mszy świętej do ogrodu. Tam będzie można z ojcem się spotkać, porozmawiać, złożyć życzenia, spędzić wspólnie czas. Teraz proszę ojca Wiesława Kiwiora o czytanie listu z Afryki. Odczytam tylko fragmenty. List ojca Zachariasza Kiwiora, wikariusza regionalnego w Burundi i Rwandzie z okazji diamentowego jubileuszu ojca kapłaństwa ojca Jana Kantego. Drogi ojcze Janie Kanty, w imieniu własnym i wszystkich moich karmelitańskich współbraci z Burundi i Rwandy, w imieniu misjonarzy i braci Afrykańczyków, pragnę Ci za pośrednictwem prostych słów przekazać Ci wyrazy naszej jedności z Tobą i z wszystkimi drogimi Twoimi, łącząc się w wielkim dziękczynieniu składanym Panu Bogu za trwałą wierność karmelitańskiemu powołaniu. Twoja dyspozycyjność powołaniowa zaprowadziła Cię w 1971 roku do Burundi i Rwandy, do krajów, które stały się bardzo bliskie Twemu sercu i które Ty przybliżyłeś ludziom zgromadzonym dziś wokół Ciebie fizycznie i duchowo. U nas w Afryce przyczyniłeś się aktywnie do rozwoju lokalnego kościoła i do zaszczepienia Karmelu. Czyniłeś to w duchu eklezjalnej otwartości i z zachowaniem ducha rodzinnego w relacjach z instytutami afiliowanymi do Karmelu i z ogromnym zmysłem osoby nastawionej na relacje bez stawiania granic, co w Tobie zawsze podziwialiśmy. Korzystamy z okazji, aby wyrazić Ci naszą głęboką wdzięczność za to, że dzieliłeś się z nami naszą historię we wszelkich jej meandrach, nawet w najbardziej mrocznych godzinach, ale zawsze z niezrównaną misyjną pasją, z zapałem, z determinacją, z obliczem, które promieniuje żywotnością i radością życia. Z Tobą nie można nigdy poddać się przygnębieniu z powodu wydarzeń, bez względu na to, jak smutne by one były, bądź z powodu nieporozumień. Pozostajesz żywym przykładem niezłomności, której potrzebujemy, aby przezwyciężać trudności, których w życiu nigdy nie brakuje. Pozdrawiamy w Tobie także wychowawcę, który swoim przykładem, postawą i słowem formował kolejne pokolenia. Proszę jednocześnie o przebaczenie zdarzeń, ilekroć nie potrafiliśmy docenić Twojej codziennej ofiarności, karmionej miłością do Eucharystii, celebrowanej i głęboko przeżywanej. Proszę o wybaczenie przejawów niewdzięczności, które mogły nas obciążać, a Ciebie zasmucać. Niech Pan, który zawsze widzi głębie serca, sprawi, aby dobre ziarno, które zasiałeś i które wciąż niestrudzenie siejesz, przyniosło plon stokrotny, żebyś mógł nadal być błogosławieństwem dla tych, którzy Cię spotykają.
Twoją. Podpisał ojciec Zachariasz i Kirukwajo, wikariusz regionalny w Burundi i Rwandzie. Jeszcze prosimy o słowo naszego ojca prowincjana. Krótko polecam książkę, listy, magazyn Bunda, kochani przyjaciele, korespondencja afrykańska nie tylko, ale i z Rzymu i z Ziemi Świętej, naszego współbrata, szczególnego jubilata ojca Jana Kantego, Najświętszego Sakramentu i Świętej Teresy. Pragnę również przekazać naszemu jubilatowi takie błogosławieństwo specjalnie przygotowane przez papieża Franciszka z tej okazji 60-lecia. Może ono nie jest takie wielkie, że tak powiem, ale tak jak ziarnko gorczycy ojcze, ze swoją też siłą błogosławieństwa papieskiego. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego i oczekujemy tego błogosławieństwa od Ciebie i Twojej modlitwy. Zapłacz. Najmilsi, nie bójcie się, nie będzie drugiego kazania, ostatniego kazania, tylko chciałem dwa słowa powiedzieć. Właściwie podziękowanie, cała msza święta jest podziękowaniem, wiemy o tym. Nawet ci, którzy się greki nie uczyli, czy greki wcale nie znają, wiedzą, że Eucharystia znaczy dziękczynienie. Dziękczynienie Panu Bogu. Dziękczynienie także za wszystko. I tą Eucharystię, którą odprawiałem, odprawialiśmy razem, ja chciałem jakoś objąć naprawdę wszystko dobro, które Pan mi dawał. A dawał mi zawsze przez ludzi. Zresztą taka jest jakaś taktyka Pana Boga, że przez ludzi przychodzi do człowieka. Kochani, chciałem tutaj tylko podziękować, podkreślić te osoby, które w jakiś sposób bardzo, bardzo w sposób widoczny Pan ogłosił, ażeby być na mojej drodze. Moja rodzina, jest to jeszcze moja siostra i dalsza rodzina już, prawda, która, przez którą Pan Bóg przechodził najpierw do mnie. Potem wszyscy bracia z prowincji, była jest prowincja Polska, teraz obydwie prowincji. Ja się cieszę z tego bardzo, że jestem bardzo związany nie tylko z prowincją karmelitów, do której należy, warszawskiej, ale także prowincji krakowskiej. Jestem wzruszony tą obecnością tak wielu współbraci z prowincji krakowskiej, którzy dzisiaj zaświecili tę uroczystość. W prowincji krakowskiej jest jeszcze dwóch moich współbraci, którzy też dzisiaj, 60 lat temu, otrzymali święcenia kapłańskie. Ojciec Efrem Bielecki i ojciec Antoni, bardzo też wspominam, których wspominam i których zamierzam odwiedzić, czy odwiedzałem już. Kochani, także chcę bardzo dziękować wszystkim tym, którzy tutaj tę uroczystość organizowali, bracia, którzy właśnie są odpowiedzialni za całą liturgię, a w szczególny sposób także chór. Miałem bez żadnych moich zasług szczęście przez półtora roku śpiewać w chórze tym właśnie. I po prostu uważam to za jedną z największych łask w moim życiu. Także spotkałem tutaj i moich druhów, harcerzy z 15, także kolegów też z klasy. Moi drodzy, nie wszyscy o tym wiedzą, że w liceum tutaj Marii Magdaleny z jednej klasy, w której miałem szczęście być, nasz wyszło nas 5 księży i to 3 karmelitów. I 2 księży diecezji poznańskiej. Inni już pomarli, nie Pan Bóg jeszcze zostawił na stare lata. Ale o nich też mocno pamiętam i o tych żyjących kolegach, i o tych umarłych, i księżach, i nieksiężach. Myślę, że można by dużo. Potem jest jedna sprawa, poza Wami tutaj obecnymi, jest dużo ludzi, którzy duchowo są obecni, i to można powiedzieć na całym świecie. Tak się złożyło i to nie mój jakiś wybór, tylko
tak jakoś Pan Bóg pokierował moim życiem, że kontakty moje stały się z całym właściwie światem. Co dzisiaj wiem o tej Boże, nawet dokładnie modlę się we Fatimie. Są także tamten przełożony z Góry Karmel, który jest w Meksyku, który obiecał bardzo, bardzo mocno modlić się w tym czasie. Napisał tutaj, są tacy, którzy są w Ziemi Świętej, jest ich niemało w Afryce. Wszyscy oni jakoś jesteśmy razem. Ja się przyznam, że gdy nawet te względnie nie bardzo długie, ale dosyć długie lata były w Afryce i były czasy nawet takie, że były tylko w domu jeden, jedyny przez parę miesięcy. Albo byłem w domu, gdzie nie było absolutnie Polaków, to czułem się, nigdy się nie czułem absolutnie odosobniony. Byłem świadom tej łączności duchowej, którą miałem z rodziną i z najbliższymi tutaj. Niech Pan Bóg Wam wszystkim bardzo błogosławi. Ja otrzymałem błogosławieństwo, takie oficjalne czy uroczyste, z okazji błogosławienia, z okazji tej rocznicy dzisiejszej. Powstańcie. I potem oczywiście zapraszam, tak jak już było powiedziane, tam kto by chciał się spotkać, a ja bym bardzo chciał się spotkać z Wami do ogrodu. Z tym, że będzie to, my na chwileczkę pójdziemy najpierw do klasztoru zrobić zdjęcie takie postanowione, tak będzie to moje przybycie tam do ogrodu, będzie jakieś spóźnione o 5 minut. Pan z Wami. Bóg Ojciec, który zgromadził Was dzisiaj na rocznicę święceń kapłańskich, niech Wam hojnie udzieli swojego błogosławieństwa. Syn Boży, który gromadzi Was przy jednym stole eucharystycznym i posila jednym chlebem, niech da Wam jedno serce i jednego ducha. Duch Święty, który prowadzi wybranych do niebieskiej Ojczyzny, niech Was napełni swoimi darami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Thank you.
będziemy jeszcze gadać, badać, bo to jest dobrze. Nie, ale ja się witam. Oczywiście na cmentarz. I to jest dzieciątko. Dzieciątko, witam. Bardzo pięknie, bardzo się z tego cieszę. Ja tylko do mojego kochanego konsulu. Wszystkiego dobrego. Nie ma. Ja bym nie widział to tak. A to rodzice, my się lecimy samolotem. Bo to nie jest tak, dzięki ci, na następne lata. Nie tam kiedyś przyjdę sprawdzić, gdzie ci będziesz kasie pagarna. Tak, to zapraszamy. Z czasem. Z czasem. Naprawdę bałem się, naprawdę, że te były taki kaszel. Może się zatrzymało tylko na dzisiaj. Więc my wszyscy razem, Jezu, ci życzymy 75 lat i wszystkiego wiecie. Wszyscy jesteśmy. Więcej nikt smok? Tak. Smoka dostaniesz. Drugiego. I cię nie słyszę. Ale jeszcze nie uciekajcie. Nie, nie. No jest, jest tak. Nie, no nie będziemy tam wam. Tak. I tak ładnie masz śpiewać jak dzisiaj, ujdźmy za miesiąc. Ładnie. Ja bym już zacznę ćwiczyć. Nie, ładnie śpiewałeś. Ale z tego pierwszego to jest? Tak. Ja to mam napisane, człowieku, tak. Tak. Bo my tu będziemy, że tu potem ci będziemy rozmawiać. To potem się upijemy. Nie, no oczywiście, no przecież to wiesz. Jedziesz z nami. Jak będziesz tu, przyjmiesz te życzenia, to jeszcze cię 5 minut zajmiemy. Jeszcze cię upijemy. Pa, pa, pa. O, błogosławieństwa wrócimy do spora, do zdrowia. I ty nadal tak dobrego umowy. To jest ten ojciec z Włoch, który był, który was znał. I on się pytał o was. Dużo siły, tyle samo co wujek ma, bo tyle starca. Wszystkiego dobrego, dużo pasa. Nie mam panu bardzo dużo pasa. Zapłacić. Dzięki wam bardzo, bardzo, bardzo. Tutaj coś tam jakieś dają do popicia, coś to może się też... Nie jest z wujkiem i potem chłopaki. Ja to imię... Ewangelista. Ja? Marek? A, ewangelista. Ktoś ma czym wiesz, tam wieczniony. Jesteś ministrem tam, proszę? Wszyscy poza Markiem, tatą i mamą. A to jest, wiem, co to jest. Kuba. Kuba, tak. Dobrze, poczekaj tylko, że tego zaraz Kuba. My to byliśmy razem na pielgrzymce. Teraz na Boże Narodzenie. Nie wiem, jak się wybrać. To ja pierwsza. Gdzie tu jest ta wrzutka? Gdzie ta na misję? Tak? Myślałem, że mi nie da to na kolejce. Tak, już tam. Ojciec przewolej. Tak, będę wolał, ale przewolej. No, dzięki. Pomadlaj się czasem. To... Razem. Tak samo.
Dziękuję. Młodym przekaż też przy okazji. Młodym i od młodych też. Są. Tak, ja się mama i papa. Od razu poznałam. Jurek Jurkowi oka nie wykula. Nie ma prawa ojcze. I patrz, ja się ogoliłem, żeby, a ty nie ogolony. Przepraszam bardzo, nie zdążyłem. Nie, ty się zaniedbałeś. Bo... Tak, przepraszam bardzo. To popraw się. To zobaczymy się u Gosi, tak? Kiedyś. Tak. W najbliższym czasie. No i czekaj, niech pan będzie z tobą zawsze. Dzięki bardzo. I w duchu twoim. I z duchem twoim. Chciałem to już. A ja życzę ojcu, żeby ojciec zarażał tą radością i pogodą ducha, jak o choroba zakaźna. Nie, ja widzę piękną panią, to nie mogę być. Wszystkiego. Piękny jubileusz. To tak jak sobie życzysz, jak mówił na Ambonie. Że 70 jeszcze w tym zdrowiu. Bardzo życzę, żeby jeszcze Pan Bóg dał tyle sił i łaski. A dziękuję. Jestem młodym człowiekiem. Mama Irena. Pani, ja mówię, to myśmy się znali. Tak. Jechaliśmy razem do kogoś. No mi się wydawało, że pani była, że ta pani była starsza. A pani młodsza jest? Nie, ale naprawdę! Ja w tej chwili, jak myśmy się dawno nie widzieli, ale to mógłbym się przysięgać do tego, że wtedy mi się wydawało, że była jakaś taka pani. No, ale jak wie, to nie przyjdzie. Nowe Narodzenie. A, ja nie po to, to mówię, tylko naprawdę tak sobie. Mi się nie zdarza, że z rodziny, ale to pani, którą ja. Dziękuję. A my ojcze w podziękowaniu za wszystkie dobro od małego. Wszystkiego dobrego. Krycheńko. Ja tu ojcze też od mojego męża. Tak, on no Bóg zapłać za wszystko dobro, tak? Które przez ojca ręce. A jak tam Portugalia? Wyszli się w nocy Portugalia? Jadę tam w czwartek. Tak? Na weekend. Zarabia, żeby pojechać. Ale potem wrócę. Ale teraz jest niesamowicie rzecz. Teraz. Znaczy nie, chodzi o tych ludzi. Bo ja się teraz się teraz wyspowiadam się zaraz. Ale Zintek, ale ze wstydu się paliłem. Skroza. Także to, a z tymi ludźmi to było prawie podobnie. Nie będę tutaj. Ale nie bliźniaki. Nie. Mogą być, ale nie. Pan Bóg błogosławi bardzo. Pozdrowić też, bo tam przekazywałem pozdrowienia. Dzieci. Aha, bo właśnie tak było, że ja przekazałem pozdrowienia. A Teresa mówi, że tutaj są. Ojcze Janie Kanty Stasiński. Janie, a ja tak. Ta liczba jest kompletnie niedoszacowana, bo to jest najważniejsza liczba. Tak, 60-lecie kapłaństwa, ale przecież my jeszcze ojcu wszelkiego dobra i łask Bożych życzymy z innych powodów. 60. rocznicy matury i jeszcze... Jutro dopiero będzie. No tak, ale dzisiaj jest już Wigilia. Wigilia, tak. I wczorajszej rocznicy bierzmowania. Czy to jest prawda? Ojciec nie pamięta. Tak. I wielu łask Bożych.
To jest nie, encyklopedia, prawda? Encyklopedia. Tak. Słuchaj, no ty powinieneś tą żonę pilnować, niech ona pilnuje swojego leczenia ludzi, a nie im instruowania. To jest wszystkiego dobrego dla ojca. To jest od nas tutaj dla ciała. Dla ciała i dla ducha to będzie też tutaj. Ale no dobrze, proszę odebrać różę i się z nami ucałować. Proszę odebrać różę i się z nami żeby nam jak najdłużej... Zaraz, nie specjalnie goliłem. Bóg zapłać. Pomyśleliśmy o tym ojcze, o tym goleniu. Ja nawet to zauważyłam. Tak? Jakbyśmy byli młodzi, mieliśmy taką zasadę. Nie wiem, czy to wy pamiętacie, Jasiu, czy pamiętasz, jak to była zasada ta nasza, że grunt się nie przejmować, dobrze się odżywiać, na zakręta hamować i z głupimi ludźmi się nie zadawać. I to zapamiętam? To jest, słuchaj, ja miałem rekolekcję dla sióstr karmelitanek klauzurowych, w tym, jak się nazywa, nie w Oslo, tylko w Norwegii, tam na północy. I miałem rekolekcję cały czas, a potem na końcu przyszła przełorysza i mówi, ale co ojciec mnie jako tak radził, jako przełożony, ona została świeżą przełożoną, to obowiązki. Ja mówię, oj, takie różne. Ja mówię, proszę siostry, jakbyśmy byli młodzi, to funkcjonowało takie powiedzenie. Grunt się nie przejmować, dobrze się odżywiać, na zakrętach hamować i z głupimi ludźmi się nie zadawać. A w jakim języku to mówiłeś? I ona przyjechała po roku, czy ileś do Gniezna, było spotkanie z generałem zakonu i ona mówi, ojcze, z całych rekolekcji najbardziej to mi zapadło to jako ważna rzecz. Tylko jak ja kiedyś powiedziałem to komuś, to taki inteligentny mi powiedział tak, no ale z głupimi ludźmi się nie zadawać, to do widzenia w takim razie. No to już nie fajnie. Więc... Tak? Z Dębogóry. Tak, no i chciałem serdecznie podziękować za te 60 lat kapłaństwa, a szczególnie w tych 60 latach, to za te ostatnie 2 lata. Ja tam się przykleiłem. Z tej posługi ojca nasza rodzina mogła czerpać. I za to szczególnie dziękuję. No i też życzę tutaj opieki Bożej i dużo sił i do dalszej pracy, że dla wszystkich, którzy tutaj no, oczekują tego i naprawdę bardzo o to prosimy. Uciskaj wszystkich bardzo mocno. Od mamy z lasu. Od mamy, no tak. Ale tam są te dzieciaki. Nie chcę przebywać. A ja może chcę. Zdrowia i siły do kontynuacji do tego, do czego powołał. Nie, człowiek. Zaraz czekaj, bo ja nie, żeby ja posnął. My się znamy. To jest chyba z rodziny tutaj. Nie znamy się. Ja jestem tatą, a syn śpiewa w górze. Aha. Nie, jeszcze mam. A ty w szkole jesteś na jakim poziomie teraz? Wysoki. Nie, ale w jakiej klasie? Czwarta. Czwarta klasa, podstawowa? Tak. Duma rodziców. A pan może też śpiewa? Nie śpiewałem tylko w podstawce przez chwilę. Ja pamiętam to, ja śpiewałem krótko, bo to było półtora roku i na jednym obozie byliśmy we Wleniu. Ja kończyłem, bo to było takie przesiadanie już tych takich tego. To przeżyłem tak niesamowicie. Także to przykre. Igor też jest zadowolony i bardzo się cieszy tego. Także jest to super sprawa. A dla nas też jest przeżycie. Jestem 28. Ode mnie też gratulacje z tytułu tak wspaniałego rodzinu. Duże zdrowie. Codziennie łaskiego życia, żeby towarzyszyła przez następne lata i tak cudownego, optymistycznego pomocy. Ja czytam ten pan dyrektor, ale potem innego nie mówiłem nic, a potem jak zobaczyłem, że jest pana, ja wyrywać będę, bo to pamiętam melodię, to tam sobie czasem śpiewam, sobie tak podnucę sobie samemu to. Zazdroszczę tej kondycji. Zazdroszczę. Ale to nie jest dobra zazdrość i zła zazdrość. To jest dobra. To dobra. To jest dobra zazdrość. No to dobra. Dobra jest dobra.
Ale sobie ja tobie zazdroszczę. Zadzwonię później, bo już nie będziemy przedłużać, nie? Tam wszyscy już czekają, także... Zadzwonię. Ja tak myślę, że tak będę i nie będę. To jest Ewa? Tak. Jeju, prawie dało rady, bo mi telefony zawsze, że nie, taki nie. No, Andrzej do ojca też się nie może dodzwonić, mimo że wielokrotnie próbował, więc ale jakaś... tutaj rodzina z Wrocławia no, bardzo dobrze się składa. No to oni są kochani, ale to dlatego, że ja ich odwiedzałem. To no cóż, a? Ojciec tutaj stoi, no. Przyjmuje te życzenia, przyjmuje. No, my już kończymy, odchodzimy niech, dalej. Niech ojciec napije się. Aha. Jakiś posiłek regeneracyjny, leki powinien się pojawić. Ale to już starszy, nie za dużo. Już następne życzenia. Kończymy, ale może następne życzenia. Za nami widać, że to jest Juras. Już. Skąd ojciec te siły bierze? Jeżol. Jak się mama Jeżola. Mama kiedyś taka była zadowolona. Siora Jeżola była. Ona przyszła tutaj na lekcji. Taka zadowolona. I mówi, kochane chłopaki, Siora Jeżola. A to był taki hultaj, że... Macie Albercie, kochany. Albercie, bo tobie na imię Albert. Adam. Brat Albert Adam, dziadek Adam. Ale Marysia, gdzieś ty takiego wynalazłeś? A długo szukałam. jeszcze pas. Ale to... Trochę daleka droga, ale skuteczna. Ale wszystko zadziałało. Wszystko zadziałało. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za pobożne, długie życie, za dobrą naukę, za... jak to powiedzieć? Za sprawność organizacyjną. Dobrą naukę to nie, bo ja się źle uczyłem. Ale tam ci dam coś za tamtą dobrą naukę. Miałem dwóch. Tak. Życzenia też od Ani i od Rawiego, których... Szukałem na Ani, myślałem, może ją znajdę gdzieś. No, ale tego. Takie nazwisko Czadolani, no to jest trudne. Ale myślałem, że będzie widziałem, może tam... Ale i tak wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. Że pomadlacie, mimo że to się... Ja też w imieniu mojej rodziny, chociaż jestem tylko jedna, ale Andrzej w innym kościele pamięta o ojcu, tylko tam musiał być. No i w imieniu dzieci i wnuków i w ogóle. I tak strasznie się cieszę, że się mogliśmy zobaczyć po długim niewidzeniu. Bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego, ojcze, błogosławieństwa Bożego i proszę się nie zmieniać. I mam nadzieję, że jakiś telefon się właśnie znajdzie. No. To my na razie reprezentujemy i czekamy na obiecaną wizytę we Wrocławiu. No tak ojciec mamie mówił, że... Bo jest jubileusz naszego 10-lecie. No więc ja tam się wybieram i sobie myślałem, że zobaczę, gdzie zostanę. No pewnie. Ob kolędo. No jasne. Pamiętam, że u was mi to jakby był, słuchaj, Paweł, nie Paweł. Jaki afron było kiedyś. Ja wychodzę od nich, a oni mówią, że ja mogę zjeżdżać. No wiesz, zjeżdżać. Ale się dobrze. No to było powiedziane, niech ojciec zjeżdża. Tak, dokładnie. I mówią, że ja tam coś chciałem jeszcze gadać, ja mówię do tego, że bo one mówią, że nie, jak, bo ja powiedziałem, że jakby w kościele słuchali kobiet bardziej, to by nie chcieli błędów. I one mi to przypominają, ja mówię, dajcie spokój, nie, ja chcę wychodzić, a ja wchodzę w te syp. Tak. I tak, że to było, gdybym uniknął tego błędu, gdybym kobiet słuchał. Tak, dokładnie, widzisz, ale potem, i było wszystko by ładne, ale potem no, nie może ojciec zjeżdżać, to nie, no. Ja mówię, ja się zemszczę. Powiedziałem mamie, potem ja następnym razem, to mówię, może się pani zamknąć teraz. I to musiałem trzymać tyle czasu. Więc teraz umawiamy się na... No właśnie. To widzę tutaj. Także my tak chcemy ojcu podziękować za te 60 lat kapłaństwa Pana Szefa. Chcemy życzyć błogosławieństwa Bożego.
Nie planuję żadnego zakonu. Nie, to nie było podjazdu. Cześć Antoni, to było nie goni. Wiele dobra. Cieszę się, że ojciec jest. Nie ma słoni. Możecie może wody przynieść? Nie, już. Ojcze, no, więc już znasz mojego męża, to jest nasz synek. No znam to będzie. To jest Mateusz Franciszek. Mateusz Franciszek. Tak, bo do ojca przyjechaliśmy. Także cieszymy się, ojcze, że możemy dzisiaj uczestniczyć w tej niesamowitej uroczystości. No ja się cieszę, że się przyjechaliśmy. No my też się cieszymy. Także modlimy się dzisiaj w szczególny sposób dzisiaj właśnie za ojca i chcielibyśmy właśnie ojcu złożyć jak najlepsze życzenia. Właśnie w tym momencie przemówił mój mąż, bo był jak najlepszy. Ojcze, niesamowity dzień. Poczytania Ewangelia, myślę, że znaczy, dla mnie osobiście Ewangelia mówiła dzisiaj o ojcu. Ojciec był właśnie takim ziarnem, jest takim ziarnem, które wyrosło. Wyrosło, a wielkie plony ojciec zabrał na pewno przez ewangelizację ludzi, gdzie ojciec na pewno wiele osób zewangelizował i z wieloma osobami się widział. Naprawdę dzisiejsze Ewangelia. To pan robi takie rzeczy. No niestety. Ja jestem tylko pełen do klasztoru, to się wydawało, że według klasztoru i koniec. Więc ojcze, wszystkiego najlepszego. Dobra, to ale musimy tak bardzo blisko stanąć. Tak. Sekundę. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. No Bogu, dziękujemy z Tobą dzisiaj. Dzięki przyjechały. Dziękujemy i życzymy Ci, aby jeszcze więcej niż tego światła. Wiecie, prawie jak klasy. Tak? Ale to nie o nas mamy dzisiaj mówić, ojcze, tylko... No i dziękujemy bardzo naprawdę za ten dar wielki poznania Ciebie, że stanąłeś na naszym. Pod krzyżem. No, pod krzyżem właśnie. Nie, no pamięć wyrosła. No, to nas ta Matka Boża pod ten krzyż zaciągnęła pewnie wspólnie. Także dziękujemy i życzymy Ci, że nas też pojechać. Ja kiedyś niedawno nawet sobie jeszcze mam w telefonie napisane wszystkie imiona. I ale tego, ale żebym pamiętał, to jest inna rzecz. Ale ojciec pamiętał nas, jak nie. Tak. Chłop i cztery kobiety. Tak. Bóg zapłać za zaproszenie, ojcze. Piękne uroczyste. Idę, ojca, gdzie? Tak. Teraz, no jak mi przypomnicie pierwszą... No jasne, że bez łapy. Nawet wyjątkowo nie narzekał, że tak długo muszę stać w kolejce. Teraz tu jest a Rysiek. Tu jest mała łódź. Jak to dlaczego? Bo to nie mówiłeś? No to amucja. Nie mam samego telefonu, ale będę pokazał. A jest to Maciuś. Maciuś i Monika. Tak jest. Nie mamy kwiatów, ale... Ojciec jest kwiatem w ogrodzie. Nie ma takich kwiatów, które by były ładne. Ojciec zadzwoni tu do przyszłego tygodnia. A jeszcze raz najpierw. To są przecież ci ludzie. To są Zbyszka. To są? To są wnuki Kasi. Tak. Moi sąsiedzi. A dzieci? Ha? A dzieci? No właśnie, ciekawe. Tu jest ojciec, a Maria... Ojciec. Nogi panów nie bolą? Ojciec. Ojcze, wytrzymujemy. Całujemy, ściskamy, czy ojciec jeszcze żyje? Zaraz. Że to ojciec nie padnie tutaj na tym...
No słuchaj, ale jakie było piękne, nie? Umarł. Z tym 60 lat piersiak. Jeszcze z tym. To tam coś w środku jest dobrego? Nie wiem, ja się... No, ale wszystkie są życzenia, wszystkie myśli. Ale wszystko dla kogo, tak? Wspaniale. Wspaniale. No. To też był pan w Marii. Że cieszymy się, że byliśmy jakoś nasze życie, na jakiś, na jakiejś ścieżce w wspaniałych rzeczach. Aha. I za to bardzo Bogu dziękujemy. Ja też bardzo dziękuję. Tak. No nie na straganie dzisiaj, możemy w oczy sobie spojrzeć. Ojcze. Ja też bardzo się czuję ojcem obdarowana. Zawsze biegnę do tych wspomnień z tym paroszkiem na winogradach. No i słuchaj, i że przecież ojciec się uczył na gitarze, Maryniu, przecież grać. Ale też zaczęło się w plewiskach przecież. Tak, ale wie ojciec, naprawdę, co tak jakoś wspominam, tak dobrze wspominam i to tak zostało brutalnie przecięte przez to burunki. Nie, nie, nie. Ale tak jest. Ojciec u nas zostawił. Zostawił nas ojciec. Ja twój list, jak ty napisałeś do Burundi, pamiętam, napisałaś dzisiaj Wielki Czwartek, a ja byłam na pierwszy Wielki Czwartek, do pierwszej Komunii Świętej. I potem jeszcze było co takiego, tak mi podbudowałaś, że listy czytasz chętnie, czy się czyta jak literaturę. A Maryja jest bardzo, umie w sobie co powiedzieć. Mimo, że jest duchowny, to jednak lubi. Stąd ta książka teraz. Ale jeszcze ojciec i uczył ich filozofii. Tu mam pewne pretensje, ale one są przemądrzałe. Ona źle zaowocowało. Właściwie kobiet co najmniej filozofii to jest pytanie. No właśnie, czy uczyć? Bo mogłoby zostać ponad. Tak, tak. I to tak jest. Karmelitom tak się zdarzyło. No to teraz uważa. Mam nadzieję, że jeszcze się musimy umówić na jakieś spotkanie filozoficzne. No jasne. Koniecznie. Bo problemy mamy. Tak, ale tak. Potem pokoik na górze tam czeka na ojca. No właśnie, będzie musi być w kontakcie. No kochani, musimy zrobić miejsce następne. Tak. Niestety. Dziękuję. Tutaj, młodzież. Tak. Ale już koniec szaleńca. Tutaj chciałabym, żeby ojciec poznał Grzegorza. Tak, to jest Grzegorz Muchowacz, ojciec Kanty. Jan Kanty Stasiński. Nasz jubilat. Otrzymamy tutaj kwiaty dla ojca. I bardzo się cieszymy, że ojciec może... W ogóle piękna uroczystość. Piękna liczba. Tak, cudowna. I radość na ojca twarzy. I cieszymy się bardzo. Cieszymy się i wszystkiego dobrego do tego. Czekamy na 75. Ale zobaczymy się wcześniej, prawda? No oczywiście. Nie, oczywiście. Ja, a co ty robisz na za dobre wrażenie? Dziękuję się bardzo. No nie, no niesamowicie, tak, no tak, a ja prawie, że słuchajcie, ja się płakać prawie chciałam. No przestań, nie wierzyłeś, że przyjedziemy? Jesteśmy od początku, tego, ojcze, ale wiesz, że jesteś w naszych sercach cały czas. No ja wiem. Zawsze. Wiem. Z tym sercem to normalnie, wiesz co, aż nas troszczy, że coś to może ja bym chciał. No tak, czekaj, zaraz. Tylko nie będzie to. Tego nie mogę. Tego, nie, pięknie nie, wyglądasz z tym serduszkiem. Ale wy macie gdzie zatrzymali się? Nie, bo my dzisiaj wracamy, ojcze. A zatrzymaliście się gdzie? Przyjechaliśmy dzisiaj rano. Jeju, Błażeńska. Męczennicy. No jaki, ale to jest dobra droga, także wiesz, przetestowaliśmy. No chciałeś, żeby był Wiesław, no właśnie, jest. Nie, ja... Także jesteśmy. Jesteście, słuchajcie, kochani i nic tak, nie dobra. I ojcze, i ty też. Przyznam się, że zapomniałem. Proszę? Ale ja na pewno teraz cały czas zapomniałem, że to dzisiejszy jedziemy. No nie, to no. Te kobiety są odpowiedzialne. Tak, kobiety, daj tą kopertę. Bo nie będziemy ci wężczyć. My Aleksandrodem jesteśmy, no tu żeśmy zajechali. No, ojcze, jeszcze chcemy później zjeść. Jasne. Że jesteśmy w sercach. No to niech ci błogosławi, naprawdę daje siły i ja mam nadzieję, że... Nie, to nie ten poziom. Tabletki na razie też nie. A tak, jasne. Nie. Dobra, dzięki. Ale zdjęcie jest, czy tylko nagrałaś?
Dobra, dziękujemy. Ojcze, siły, naprawdę opieki. Nie męczcie go już, ojca. Gdzie tam? My nie przeszkadzamy. Czy idziemy na kawę, na ciastko? No to tutaj daj. Jak będzie luźny, ojcze, wiesz? No ojcze, zobacz tam. Proszę? No tak. Nie będziemy dużo gadać, bo my się tak, wiemy. Ojcze, opieki ojca Pio i matki Bożej. Ojcze, dziękuję za nowennę i za wszystko. I naprawdę życzę księdzu zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa i żeby ksiądz był w niebie. Tak, ja tobie tego samego. I żeby ksiądz był w niebie. Tak. Kilka pożyczek może ksiądz wziąć. Ale to ja ci to. Poświęcić trzeba. To ty zrobiłeś? Tak. Nie sądzę. Ale w której on klasie jest? Spis jeszcze w środku. W której jesteś klasie? Ojciec pyta. W drugiej klasie. W drugiej. Ale to ładnie pisze. Ja bym chciał tak umieć pisać ładnie. No, dziękuję ci bardzo. Nie, tego to nie będę brał, bo tutaj tylko wezmę takie jedno. Poczęstuje się tym. Nie. I ojciec spojrzy do środka w tej laurce. Jest tutaj? Mały tekst od Jasia. Tak. No, wręczasz się z tym synem. Tak, ale jak on tak mądrze napisał, no to co tutaj? Już nie protestuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wytrwałości, sił, świętości wszystkiego. Dzisiaj to przede wszystkim sił, bo... Nie, nie. Ma już chyba... ale dzisiaj dobrze spał całą noc. Zupełnie no, nie tak, że to... A się niepokoję, że za dobrze się czuję. To jest mój sąsiad, ten człowiek. Dba o moje zdrowie. Ojciec dba o to, żebym nie spał długo. Ktoś się włącza, on śpi. A ja się budzę. Tak. Jeszcze czekają ludzie też? Tu, raz, dwa. No już podeszłam. Raz, dwa. O, już podeszłam minutkę. Już. Ja się też tam, tak, jasne. Serce, żeby... Dziękuję. Ojej! Serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i też jestem szczęśliwa, że mogłam brać udział. Dziękuję. My tam sobie przyjemnie spędziliśmy za ojca. Pod jabłoniami czas. Nie, tak patrzę. Życzę też, żeby właśnie Chrystus był zawsze dla ojca największą radością, największą miłością końca życia. I też kocham Chrystusa. Dobra, to ja mogę zabrać, bo ja mam kartę nielimitowaną, więc nie będę się... Możemy za małą zapraszać. Idziemy. Idziemy. Ja muszę cię zabrać stąd. Proszę? Muszę cię zabrać stąd. Tak? Tak. Ja mówiłem, że dzisiaj poproszę prowincjała, bo dzisiaj to mi nie odmówi, że tak, żebym pojechał na tydzień do Wadowia, na tydzień do Krakowa, na tydzień do Wrocławia, na tydzień do Warszawy, na tydzień gdzieś do Zakopanego, a moja siostra jest moja siostra, wiesz? Idziemy na obiad. Do zobaczenia. Nie możemy... Rodzinę o cienobie trzeba. Tak, rodzinę na obiad. Chodźcie, no co? Siostra musi iść na obiad. Najbliższa rodzina jest zaproszona na obiad. Chodźcie. Ojca Jana tego ciągniemy. Wyciągamy ojca Jana. Przewidziana jest najbliższa rodzina na obiad.